Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was prawdziwą bombę, bo pokażę Wam, jak robię mydło z popiołu. To jest takie pradawne mydło, które kiedyś ludzie robili od dawien, dawien dawna. Podobno Słowianie w popiele prali swoje rzeczy i też wyrabiali z niego mydło. Zresztą babcia mi opowiadała, że jeszcze po wojnie ona mieszkała na Kielecczyźnie i nie było mydła w sklepach i ludzie robili mydło z popiołu. Przy czym no, nie przekazała mi żadnej receptury, bo jej nie znała. Ona była wtedy dzieckiem i rodzice już nie żyli, więc nie miała receptury. I tutaj szukając informacji na ten temat, są różne po prostu różne pomysły, jak to zrobić. Niektórzy twierdzą, że ludzie gotowali po prostu ten popiół z tłuszczem i z wodą, w ten sposób uzyskując mydło. Inni mówili, że popiół był namaczany w wodzie, potem ta woda była odparowywana, powstawał tak zwany potaż i dodawali do tego tłuszczu i to gotując z tego robili mydło. Natomiast jeszcze inne źródła mówią o tym, że do tego potażu trzeba dodać wapna gaszonego i wtedy się uzyskuje silny łuk kaustyczny, z którego można zrobić mydło. No więc ja nie wiedziałam, jaką recepturę przyjąć, więc działam trochę tak po omacku. Przymierzałam się do tego mydła bardzo długo, no ale w końcu nadszedł ten czas, że jest po prostu pandemia w zasadzie, jest ogólnoświatowy kryzys, więc myślę sobie, no kurczę, jak nie teraz, to kiedy? Więc mam tutaj popiół z drzewa bukowego, to jest popiół z mojego kominka i postanowiłam, że najpierw zaleję go wodą, potem go odsączę i zobaczę po prostu, co dalej. Zanim zaleję popiół wodą, to przesypię go do plastikowego wiadra, ponieważ jeżeli on rzeczywiście, ta woda się stanie jakaś tam zasadowa, no to nie chcę, żeby mi to wiadro zardzewiało. Szczerze mówiąc, podchodziłam bardzo sceptycznie do tego mydła. Tak jakoś dziwne mi się to wydawało, żeby tak silną zasadę otrzymać ze zwykłego popiołu po prostu. Widzicie, to wiadro, ono jest niekształcone, ale i tak jest już troszkę zardzewiałe. Także obawiam się, że gdybym nalała tam wody i rzeczywiście tam się wytworzył jakiś wodorotlenek potasu, no to wtedy ono by całkiem było przeżarte. Zalewam wszystko deszczówką, no bo żeby, wiecie, to już było takie całkiem rustik, no nie? Rustykalne mydło prawdziwe. Nie jest to wszystko takie zaczyste, ta deszczówka, którą ja mam, też nie jest jakaś taka super czysta, no ale też nie podejrzewam, żeby kiedyś na wsiach było dużo czyściej, gdy robili to mydło. No więc nie mam pojęcia, ile tej wody nalać. Staram się nalać tak nie za dużo, bo tak jak się spodziewam, pewnie trzeba będzie odparować sporo tej wody, bo nie spodziewam się tutaj uzyskać jakiegoś dużego zasadowego pH. Nie mam też pojęcia, jak długo to trzeba zostawić, żeby ta woda po prostu rozpuściła potas zawarty w popiele. Nie wiem, czy to trzeba przegotować, czy to można zostawić w temperaturze pokojowej, w takiej temperaturze jak na dworze, ale wydaje mi się, że może być taka zwykła temperatura. I jest to wystarczające, żeby ten cały potas się rozpuścił w wodzie, bo też kiedyś, jak czytałam o tym, to na wsiach robili takie coś, że mieli takie wielkie beczki, jedna była położona nad drugą, tak jak tutaj widzicie pojemniki, w tej górnej beczce były otwory na dole i do niej się sypało popiół. W momencie, gdy padał deszcz, ta woda z deszczu przesiąkała przez beczkę i przez te pojemniki spływała do tej niższej. Tam był kranik i tam ta woda się zbierała. No nie chcę powiedzieć jeszcze, że to był łuk, bo nie wiem tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Może tam się zbierał już ten łuk i z tej wody właśnie
wyrabiało się mydło, ale nie tylko, ona była używana do wielu też innych rzeczy. No i po prostu tak to zostawiam, może jeszcze dosypię popiołu w międzyczasie. Także to jest sytuacja po 2 dniach, tak to wygląda. W międzyczasie dosypałam trochę popiołu, ale też musiałam dolewać wody, bo ten popiół jakby wchłaniał tą wodę, jakby ją wpijał, także jej było ciągle mniej i mniej, mimo że to tylko 2 dni. Cały ten pyłek osiadł na dnie, także gdyby nie to, że te grubsze drobinki się tak na górze unosiły, to szczerze mówiąc, jakby było dużo tego popiołu i dużo tego płynu, to nie trzeba by było w ogóle filtrować, tylko można by z góry zebrać tą wodę. Sprawdziłam też pH tym pH-metrem. Tutaj odczyt nie będzie zbyt dokładny, ponieważ ja go mam skalibrowanego na 20 stopni. One są wrażliwe na temperaturę. A tu na zewnątrz w tym momencie jest gdzieś, no ten płyn ma około 15 stopni. Ale powiem Wam, że w szoku byłam, jak zobaczyłam, że ta woda z popiołu ma pH 11,9, czyli ma mocno zasadowe pH. Zwykłe mydło ma 9-10, taki zakres pH mniej więcej. 11,9, no to jest dosyć sporo. Powiem Wam, że zaczęłam w tym momencie mieć nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo rzeczywiście jest tutaj jakiś potencjał. Wzięłam taki stary garnek, oczywiście to trzeba wszystko stare do tego wziąć, stary durszlak, on jest obtłuczony, także to niedobrze jest zasadowe rzeczy, bo będzie rdzewieć coraz bardziej. Przez niego tam sitkować, no ale trudno, mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze tym razem. I jako materiału filtracyjnego użyłam zwykłej starej koszulki bawełnianej. No myślę, że jeżeli trochę tego popiołu tam przeleci do tej wody, jeżeli ona będzie może powiedzmy trochę szara, no to trudno, no to będzie mydło po prostu z popiołem drzewnym, no takie starodawne, no myślę, że to nie będzie jakiś tam w tym mydle błąd, no nie? Ale byłam też bardzo zadziwiona, że to się doskonale filtruje. Po prostu przez koszulkę otrzymałam bardzo czystą wodę. I powiem Wam, że tak sobie pomyślałam, że kurczę, mycie popiołem rzeczy ma to sens. Ma sens, naprawdę. Taki popiół, jeżeli weźmie się naprawdę ten taki najdelikatniejszy popiół, przesitkuje, on ma zasadowe pH. Do mycia garnków to jest idealne, na przykład po jedzeniu. To Wam i zdezynfekuje, usunie tłuszcz na pewno. Tak samo ta woda. Nie zrobiłam próby na to, zrobię kiedy indziej jeszcze to spróbuję. Tak samo sama ta woda, na przykład do wygotowania ciuchów w niej, powinna być super. I myślę, że miało to sens, że nasi przodkowie gotowali tkaniny w popiele i naprawdę w ten sposób na pewno mogli je super oczyścić. Gdybym kiedyś była na biwaku, co mi się tak za bardzo nie zdarza, wiecie, to na pewno prałabym ubrania w wodzie z takiego namoczonego popiołu i na pewno myłabym garnki w tym popiele. Tutaj, jak widzicie, musiałam wymienić ściereczkę, ponieważ jak zdjęłam tą koszulkę z pierwszą tą partią popiołu, to już nie byłam w stanie jej tak włożyć, żeby ten popiół mi nie wpadł do środka. To się troszkę trudno odfiltrowuje, bo ta woda zbiera się na górze, ale też tragedii jakiejś wielkiej nie ma. I zobaczcie, jak to wygląda. Ta woda jest lekko zarzucona. Przypuszczam, że dużo tutaj też zależy od drewna, jakie użyjecie. To jest drewno bukowe akurat. Ale popiół odfiltrował się całkowicie przez taki zwykły, stary ręcznik, przez zwykłą koszulkę bawełnianą. Jest ona zupełnie klarowna. Także to też jest jedno z zaskoczeń, które mnie spotkało.
No i zabiorę to teraz, żeby to wygotować. Zastanawiałam się, czy zrobić to na dworze, ale ponieważ mam zwierzaki, musiałabym cały czas tam siedzieć, pilnować. Zdecydowałam się zrobić to w domu przy bardzo dobrym wietrzeniu. No i też tak myślałam, jaką przyjąć zasadę, czy najpierw odparowywać i potem dodać tłuszcz, ale zdecydowałam się, żeby obniżyć to pH i mając nadzieję podczas gotowania, wiecie, i obniżyć ilość oparów, które będę miała, zrobić to w ten sposób, że będę gotować tłuszcz z małą ilością tego właśnie, tej wody z popiołu, prawda? I w ten sposób być może uniknę odparowywania zbyt dużej ilości. Tej wody mi wyszły 4 litry. I teraz jak sobie tak pomyślę, że miałabym odparować te 4 litry, na przykład 3 litry, a potem z tego litra zużyć 200 ml, i te całe opary z tego, no nie wierzę, że to jest jakieś zdrowe, miałyby mi lecieć w powietrze tam, no okej, odpowietrznik, no ale, no wiecie, na kuchnię, no to tak sobie pomyślałam, że lepiej zrobię tłuszcz i będę dolewać tej wody cały czas, dopóki on się całkiem nie zmydli. W ten sposób zużyję jej tylko tyle, ile będzie trzeba. Wybrałam olej kokosowy z tego względu, że to jest tłuszcz, który się bardzo dobrze zmydla, znaczy się zmydla. Bardzo dobrze się zmydla, nie ma zapachu, bo też wyobraźcie sobie, jakbym na przykład tradycyjny tłuszcz gęsi czy tam smalec gotowała wiele godzin w domu, no to po prostu bym zwariowała od tego zapachu, więc tutaj zrobiłam wyłom w tradycji. No i po prostu biorę gdzieś około 150 gram tego tłuszczu. Tutaj wiecie, nie można się przywiązywać do receptury, bo ta woda, jej zasadowość, wydaje mi się, że tu w znacznym stopniu zależy od drewna, od tego, w jakim stopniu ono jest wypalone, bo ono też nie musi się tak do końca wypalić, więc nie przywiązywałabym się tutaj do receptury. Nie znalazłam nigdzie gotowej receptury, jak to zrobić. Nie mam pojęcia na przykład, do jakiego stanu trzeba by odparować tą wodę potasową, jakie pH powinna mieć, żeby zmydlała tłuszcz. Nie znalazłam takiej informacji, a też z tym pH-metrem, który posiadam, no to byłby problem, bo gdybym zagotowała wodę, odparowała ją, potem bym musiała czekać, aż ona przestygnie do 20 stopni, dopiero zmierzyć pH, no to potem znowu odparowywać, więc uznałam, że to jest bez sensu. Nałożyłam tłuszczu, nalałam po prostu do tego tej wody i w ten sposób zostawiłam to na ogniu, żeby się ten tłuszcz topił i żeby to się wszystko odparowywało. Wyszłam też tutaj z takiego założenia, że jeżeli na przykład tej wody z popiołu mi nie starczy na zmydlenie całego tłuszczu i będę miała tylko część tłuszczu zmydlonego, a część zostanie w takim stanie, jakim jest, czyli będzie to takie po prostu mydło z za dużą ilością tłuszczu, które będzie bardzo nawilżające, bardzo takie delikatne, aczkolwiek będzie ono szybciej się psuło, no to i tak jest lepiej niż gdybym miała zostać na końcu z mydłem, które będzie zbyt żrące, zbyt ostre, aby go użyć. Więc jak widzicie, tłuszcz się topi, woda się nagrzewa. Widać wyraźnie, że to jest po prostu tłuszcz pływający w wodzie na razie. Tutaj już zobaczycie zaraz stan po godzinie. Widać już, że tłuszcz przestał być taki całkiem przezroczysty. Zrobiła się taka biała mgiełka jakby w tym roztworze, czyli widać już, że coś tam się dzieje, coś się dzieje. Jak zobaczycie białą mgiełkę, to znak, że coś się dzieje. I to tak wygląda. Tutaj macie stan po 2 godzinach.
Także widać, że zbiera się taka jakby delikatna pianka na obrzeżu. Pływają oczka tłuszczu, w tym jak w rosole. Także widać, że jeszcze tego ługu tam jest za mało. Ja to od czasu do czasu tam trochę przemieszam, ale tak szczerze mówiąc, na razie to nie ma po co. Także jeszcze trzeba gotować, odparowywać, uzupełniać tą wodę w miarę wyparowywania i trzeba po prostu gotować dalej. Nie mam pojęcia, ile oni na przykład na takiej wsi, jak długo oni gotowali takie mydło. Możliwe, że stawiali gdzieś na piecu po prostu i to tak stało tam tydzień albo 2 tygodnie i tak dochodziło powoli do siebie. Nie mam pojęcia, jak to było. I tak, słuchajcie, to mydło gotowałam 3 godziny w ten pierwszy dzień, aż ono tak już zrobiło się całkiem późno. Ono zrobiło taką gęstą pianę i po prostu ja już nie miałam więcej czasu, żeby się nim zajmować i tam chodzić i mieszać je. Ono takie gęste, pionowe. Postanowiłam zostawić je do następnego dnia, po prostu już zdjąć z gazu i zobaczyć, co tam będzie się działo dalej następnego dnia. Czyli mamy 3 godziny w pierwszy dzień. Następnego dnia ono wyglądało tak, że było dosyć stężałe. W zasadzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Tylko wiecie, olej kokosowy, on się sam z siebie tężeje, więc trudno, może to był zły wybór tego oleju, bo trudno po nim określić, czy on jest zmydlony, czy on po prostu taki jest, bo on i tak jest biały i jest taki dosyć stężały w temperaturze pokojowej, no nie? Więc rozpuściłam trochę tego mydła w wodzie, żeby zobaczyć, no, czy to już jest do końca mydło, czy nie. Pachnie bardzo delikatnie, pachnie trochę mydłem, ale wiecie, olej kokosowy też sam z siebie nie pachnie, przynajmniej ten rafinowany. Jest delikatny zapach mydła, nie taki jak w mydle sodowym, że taki czuć, że to rzeczywiście mydło, to mydło, no nie jak w pralni. Ale coś czuć, że coś tam się dzieje, nie? No i taka pasta powstała. Zresztą wiadomo było, że to będzie mydło miękkie, potasowe, no bo z popiołu możemy uzyskać tylko wodorotlenek potasu. Mydło to trochę się pieni, ale widzę, że zostawia tłustą powłokę, zostawia tłuszcz na rękawiczkach. Pływają w wodzie jeszcze oczka tłuszczu, to znaczy, że nie cały tłuszcz został zamieniony w mydło, czyli po prostu ono nie jest skończone. Trzeba jeszcze dolewać tej wody z popiołu, jeszcze je wygrzewać, odparowywać wodę, no bo wiecie, sama taka woda z popiołu to jest za mało alkaliczna, trzeba odparować ją trochę, żeby powstało mydło, nie? Więc trzeba jeszcze parę godzin je postawić. Samo zmierzenie pH dało wynik 11, co jest, powiem Wam, tak dosyć dobre jak na świeże mydło. Jest to całkiem dobry wynik. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że ta woda z popiołu w temperaturze właśnie 20 stopni miała pH 12,5, więc całkiem wysokie. No i teraz to mydło jeszcze wstawiam na gaz, jeszcze będę je gotować, jeszcze będę dolewać tamtej wody z popiołu i zobaczymy, jak długo i jak to się będzie w ogóle zachowywać. I teraz słuchajcie, gotowałam to mydło jeszcze z 6 godzin, musiałam przełożyć je do większego garnka, wykipiało mi ze 100 razy. Myłam kuchnię non-stop, powstawały w nim wielkie bąble, które pryskały na wszystkie strony. Musiałam je non-stop mieszać, także teraz już wiem, dlaczego warto może bardziej wodę z popiołu odparować, a potem dodać tłuszcz, a nie gotować od początku z tłuszczem. I tak to wygląda na trzeci dzień, czyli już po tym gotowaniu, w sumie 9-godzinnym i po ostygnięciu. Wygląda całkiem fajnie,
Jest to taka gładka masa, bezzapachowa praktycznie, także bardzo przyjemne. Próbuję je na wodzie, bardzo ładnie się pieni. Jest całkowicie bialutkie, jest bardzo kremowe takie w dotyku. Także powiem Wam, że ogólnie jestem w szoku. Nie sądziłam, że tak dobrej jakości mydło można zrobić z popiołu i od razu mam ochotę na zrobienie mydła z oliwy, z oliwek, czyli właśnie takiego typowego savon noir, które się robi właśnie z ługu potasowego i oliwy z oliwek. Pomiar pH wyszedł mi 10, więc jest to bardzo przyzwoicie jak na świeże mydło, bardzo przyzwoicie. Widzę, że to mydło jednak zostawia trochę osadu takiego mydlanego na czyszczonych powierzchniach. Zresztą myłam po nim podłogę wielokrotnie, bo ono mi wykipiało naprawdę wielokrotnie i musiałam ją przemywać potem wodą z mydłem, z octem, przepraszam, wodą z octem, żeby się pozbyć tego osadu. No ale to jest częste przy mydłach naturalnych właśnie. I teraz chciałam jeszcze spróbować jego stopień czyszczenia i tu spróbuję je na pędzelku moim do makijażu i powiem Wam, że naprawdę wyszło super, ale zresztą mydła z oleju kokosowego mają to do siebie, że dobrze czyszczą, często one są takie wręcz agresywne, często się do nich dolewa jakieś oliwy z oliwek. Także podsumowując, powiem Wam, że bardzo się polubiałam z tym mydłem i myślę, że jeszcze nie raz spróbuję zrobić takie mydło z innych tłuszczy, właśnie pewnie z oliwy, z oliwek. I może nawet zużyję to mydło, które mam. Myślę, że tak, myślę, że je zużyję, dodam do niego jakiegoś olejku eterycznego, bo nie ma w ogóle zapachu, to jest niezwykłe jak na mydło. I dodam do niego kawy i będę miała taki po prostu krem peelingujący. On nigdy nie zastygnie, bo to jest mydło potasowe, to jest mydło tak zwane z rodzaju mydeł szarych, czyli właśnie takich miękkich. One mają taki efekt lekko peelingujący na skórę. One zwiększają przepuszczalność naskórka, je się też często używa do maści na przykład. No i kurczę, polecam Wam takie kryzysowe mydło. Jak naprawdę robicie grilla, to nie wyrzucajcie popiołu, zbierajcie tłuszczyk z karkówki, nie zjadajcie, tylko potem oczyście wygotujcie i róbcie takie mydełka z popiołu, bo naprawdę, naprawdę warto.